Proszę. Przedstawimy Państwu teraz uchwałę z grzewarkę ZHCL315 CNC produkcji firmy Novatech z Wadowic. Zgrzewarka składa się z następujących podzespołów. Z zasilacza hydraulicznego, który steruje całym układem. Z urządzenia mocy ją zestawiającego UMS315. Z płyty grzewnej oraz z frezarki dwustronowej, które są zamontowane na sterach narzędziowych. Urządzenie to zasilane jest z sieci lub z agregatu napięciem 230 V. Zalecany agregat z systemem stabilizacji napięcia AVR. Na zasilaczu UHRM 2,5 plus CNC znajduje się kabel zasilający, który podpinamy do agregatu lub do sieci, do gniazda sieciowego. Do urządzenia mocujące scalającego połączone są przewody hydrauliczne z szybko złączami. Jeden szybko złącza męskie, szybko złącza żeńskie oraz z wtyczką od czujnika przesuwu SAL, które podpinamy do zasilacza hydraulicznego. Podpinamy szybko złącze męskie z żeńskim na odwrót. W tym miejscu znajduje się gniazdo do podpięcia czujnika przesuwu linału. Jest jedna możliwość podłączenia. Zapinamy i blokujemy zatrzask. Wpinamy to także. Teraz odpinamy frezarkę. Tu znajdują się również na ścianie głośnym dwa bezpieczniki. Bezpiecznik jednoamperowy zabezpieczający oraz bezpiecznik 20-amperowy, które zabezpieczają nam wypadki elektroniczne przed przepięciem. Na panelu głównym znajduje się wyłącznik główny. Przekręcając go na pozycję 1, jesteśmy w stanie uruchomić urządzenie przyciskiem zielonym Start. Urządzenie możemy wyłączyć lub rozłączyć przyciskiem czerwonym Stop. I następnie wciskając przycisk cofnij, rozłączamy panel główny. Na panelu znajdują się również złącza do podłączenia się z drukarką Kafką oraz do połączenia się z komputerem PC w celu wykonania wydruków, jak również do złącza USB możemy podłączyć pendrive'a, dzięki któremu możemy przetransmitować parametry zgrzewów do komputera. Urządzenie mocujące scalające zamocowane jest na salach. Od góry przykręcane są napaski poczołowe, w których za pomocą śruby oraz wpustu mocujemy wkłady redukcyjne. Dzięki demontażu lub demontażu ostatniego jarzma możemy zamontować krótkie odcinki w celu ich zgrzania, np. trójników lub krys. W tylnej części sań znajduje się uchwyt do nawijania przewodów hydraulicznych oraz przewodów zasilającego listwę z podanowej przesuwu. Płyta ziemna pokryta jest specjalną ceratą teflonową, która zapobiega przywieraniu polietylenu lub innych materiałów do rozgrzanej płyty. Frezarka EverDN 315 zabezpieczona jest specjalnym zatrzaskiem, poprzez gdzie naciskamy uchwyt od bloku wymiarowego, możemy demontować ze starego narzędziowego. Dzięki temu zabezpieczamy również urządzenie na saniach. Urządzenie nie uruchomi się w pozycji niezabezpieczonej, czyli niezałożonej na saniach, dzięki temu mikrofonowi, który zabezpiecza nam urządzenie przez przypadkowe uruchomienie. W rękojeści wiertarki znajduje się wyłącznik, w którym możemy uruchamiać frezarkę, ale tylko i wyłącznie po założeniu frezarki na sali. Frezarka posiada nóż, w którym są dwa ostrza. Ostrze znajduje się z tej strony i z tyłu. Dzięki temu możemy wykorzystywać noże podwójnie. Na panelu głównym znajduje się wyświetlacz oraz przyciski sterujące, którymi sterujemy
i wprowadzamy ustawienia do urządzenia, które są potrzebne w celu wykonania prawidłowego zgrzewu. Po lewej stronie wyświetlacza znajdują się diody oraz ikony, dzięki którym wiemy, jakie urządzenie i co jest podłączone w tym momencie i co działa. Pierwsza ikona informuje nas, że urządzenie jest podłączone do zasilania. Ikona druga informuje nas o pracy silnika. Ikona trzecia informuje nas o pracy frezarki. I ikona czwarta informuje nas o tym, czy płyta grzejna jest nagrzana, czy nie. Dioda świecąca na czerwono informuje o tym, że w tym momencie płyta się nagrzewa i nie osiągnęła jeszcze odpowiedniej temperatury. Pod spodem znajdują się trzy przyciski. Pierwszy przycisk to jest przycisk cofnij. Dwa następne przyciski służą do zjechania lub rozjechania sań przy sprawdzaniu, czy jest prawidłowa powierzchnia po frezowaniu. Również do wybierania odpowiednich parametrów potrzebnych do wykonania prawidłowego zgrzewu. Po prawej stronie są przyciski funkcyjne, dzięki którym wybieramy odpowiednie funkcje, które chcemy albo ustawić, lub które funkcje wybieramy dane możliwości urządzenia. Na wyświetlaczu, na panelu głównym w tym momencie wyświetlają nam się cztery ustawienia urządzenia, które mamy możliwość w tym głównym menu wybrać. Pierwsze ustawienie to jest ustawienie zgrzewania, gdzie przechodząc, wciskając przycisk F1, rozpoczynamy proces zgrzewania. Ustawienia uruchamiane przyciskiem F2 są ustawienia, którymi możemy zmienić parametry zasilacza hydraulicznego lub parametry płyty grzejnej. Pamięć to jest funkcja, dzięki której możemy wejść do układu pamięci i możemy skasować pamięć, ewentualnie tą dzięki z pamięci możemy wydrukować parametry wykonanych zgrzewów poprzez kabel USB połączywszy się z komputerem lub poprzez specjalny przewód, dzięki któremu możemy wyrobić wydruki na małej drukarce kawce. Ostatnia funkcja, autotest, jest to automatyczne ustawienie się i testowanie urządzenia. Rozpoczniemy teraz proces zgrzewania rury z polietylenu 100 FI 315. Naciskamy w pierwszej kolejności przycisk zgrzewanie, czyli F1. Zostają wyświetlone następujące parametry. W pierwszym oknie, tutaj, w tym mniejszym, przy pozycji F1, wyświetlają nam się parametry średnicy, grubości ścianki, SDR-u, materiału. W celu zmienienia tych parametrów wciskamy przycisk F1. Mamy dwie możliwości, albo wybór średnicy i ścianki z tabeli, albo własna średnica lub własna ścianka, w przypadku kiedy mamy nietypowe średnice lub grubości ścianek. My mamy typową średnicę, typową grubość ścianki, więc wciskamy sobie przycisk F1. W pierwszym pozycji mamy średnicę, w drugiej pozycji mamy grubość ścianki, w trzeciej SDR i w czwartej kąt zgrzewania alfa. Tu za pomocą przycisku F1 ustawiamy sobie średnicę, jaką będziemy zgrzewać. Tak jak mówiłem na początku, będzie to średnica FI315. Mamy ustawione. Następnie albo ustawiamy jeden z tych dwóch parametrów, ponieważ one są powiązanymi parametrami. Albo ustawiamy SDR, albo ustawiamy grubość ścianki. My mamy SDR 17,6. Automatycznie dopasowuje nam się grubość ścianki. Następnie kąt zgrzewania. Na zgrzewarkach firmy Novatech, zgrzewarkach doczołowych, możemy wykonywać kolana dzięki specjalnym wkładom kątowym. Urządzenie to jest przystosowanie do zgrzewania takich kolan. Mamy możliwość wyboru odpowiedniego kąta, który zgrzewamy. I urządzenie przelicza odpowiednio siły, parametry, żeby zgrzew był prawidłowy. My będziemy zgrzewać na wprost, więc wybieramy kąt alfa 0. Następnie wybieramy sobie materiał rury, z którego jest wykonany materiał rury. Poprzez wciśnięcie przycisku F3 zmieniają się parametry materiału poprzez polipropylen, PB, PVDF, P80 i PS100. My mamy rurę PE100. I przyciskiem fajką zatwierdzamy ten materiał. W pozycji F2 mamy ustawienia typu urządzenia. Czyli ustawiamy sobie tutaj, na jakim urządzeniu zgrzewamy. Czy to jest zgrzewarka ZHCN 315, czy ZHCN 160, czy ZHCN 250, czy ZHCN 400. Poprzez ustawienie odpowiedniej maszyny urządzenie samo wylicza, jakie mają być siły docisku.
Następnie mamy temperaturę zadaną, która jest i temperaturę aktualną wyświetlaną, która jest dobierana automatycznie w zależności od tego, jaki wybraliśmy wcześniej materiał rury. Mamy również dwie funkcje, ponieważ nasza zgrzewarka automatyczna posiada również funkcję manualną, gdzie możemy wybrać funkcję manualną frezowania, gdzie operator decyduje, w którym momencie frezarka ma przestać frezować, jak i kontrola wypływki wstępnej, gdzie też jest możliwość, żeby operator zdecydował, kiedy urządzenie ma obniżyć ciśnienie zgrzewania. My pozostawimy sobie funkcje automatyczne w celu przedstawienia Państwu, jak działa to urządzenie w pełnej wersji automatycznej. Żeby zatwierdzić te wybrane parametry, zatwierdzamy sobie przyciskiem cofnij. Poniżej mamy jeszcze trzecią funkcję, mianowicie możemy wybrać sobie budowę oraz operatora, czyli możemy przypisać, że ten zgrzew jest wykonywany na danej budowie oraz że wykonuje go ten, a nie inny operator. Jeżeli wybierzemy sobie tą funkcję, wybieramy z 5 budów lub z 5 operatorów możliwych do wpisania w pamięci urządzenia. Jeżeli to zatwierdzimy, rozpoczynamy proces zgrzewania. Po wciśnięciu przycisku rozpocznij, sanie automatycznie zaczną się ustawiać do pozycji włóż rury grzejnej. Przed wciśnięciem przycisku rozpocznij nie montujemy pod żadnym pozorem rur do urządzenia. Wciskamy przycisk fajkę. Ekran jest informujący, żeby zamontować rury. Rury montujemy czołami do siebie na saniach. Należy pamiętać, że przy montażu rur długich należy bezwzględnie zastosować podpory rolkowe w celu wypożytkowania rur względem urządzenia. Poprzez specjalnie nafrezowanie na nakładkach górnych dolna ten projekt nie opada i możemy spokojnie zająć się montażem. Po zamontowaniu rur odznaczamy, że ta operacja została wykonana, wciskając przycisk. Następnie urządzenie zostanie ustawi się do włożenia frezarki w celu wyrównania czuł rur. Zakładamy pierwszy na dolne tłoczysko. Następnie otwieramy. Uruchamiamy frezarkę. Frezarka się nie uruchomi, dopiero po przejściu w ekran frezowania zostanie automatycznie uruchomiona przez urządzenie sterujące. Odznaczamy, że włożyliśmy frezarkę. Urządzenie po sfrezowaniu 5 mm wyłącza się automatycznie i rozjeżdża. W celu wykonania powtórnie frezowania wciskamy przycisk NIE, czyli F3. I uruchamiamy z powrotem frezowanie. Jeżeli po frezowaniu powstaną wióra ciągłe, demontujemy frezarkę i sprawdzamy powierzchnię po wykonanym frezowaniu.
ciągłe jednakowej szerokości. Następnie czyścimy pole powierzchni pracy z drobnych wiór. I przyciskiem plus jesteśmy w stanie zjechać teraz urządzenie i sprawdzić, jak pasują powierzchnie czubu po frezowaniu ze sobą. Jeżeli stwierdzimy, że frezowanie jest wykonane prawidłowo, czyli brak szczelin oraz brak przestawienia rundów względem siebie, rozjeżdżamy urządzenie i wykonujemy odpuszczanie czubu rund. Po odpuszczeniu rur odfajkujemy, że frezowanie jest poprawne. Teraz urządzenie informuje nas, że jest niewłaściwa temperatura po tydzień i musimy czekać, aż pluta osiągnie odpowiednią temperaturę, która jest zadana przez sterownik, czyli temperatura 220 stopni. W międzyczasie możemy sobie odpuścić płytę grzejną. Urządzenie znowu dźwięknie zasygnalizuje nam, kiedy jest prawidłowa temperatura płyty grzejnej i następnie będziemy wkładać płytę grzejną pomiędzy rury. Wkładamy teraz płytę grzejną. Tak, frezarkę pierwszy na dole, to wszystko. Wybieramy na górę i odznaczamy, że została wykonana ta operacja. Urządzenie samo dobierze teraz ciśnienie zgrzewania, dociśnie czoła do rozgrzanej płyty grzejnej, a następnie poprzez odczytanie przesyłu ustali, czy jest odpowiednia wypływka wstępna. Po uzyskaniu odpowiedniej wypływki wstępnej urządzenie samoczynnie obniży ciśnienie wygrzewania wstępnego do wygrzewania właściwego i automatycznie zacznie odliczać czas wygrzewania właściwego. Czas oczekiwania na wypływkę wstępną może być różny w zależności od warunków atmosferycznych, w jakich jest wykonywany proces zgrzewania. Dzięki temu, że jest odczytywany przesuw, to urządzenie reaguje zawsze w odpowiednim momencie. Zasilaczu hydraulicznym, który steruje urządzeniem ZHCN315 CNC, wbudowany jest akumulator, który podtrzymuje pracę rejestratora zgrzewów, który rejestruje czas schudzenia oraz wartość ciśnienia na układzie hydraulicznym. Dzięki temu możemy rozłączyć urządzenie ze źródła zasilania, to jest z agregatu lub z gniazdka zasilającego. W tym celu wyłączamy urządzenie przyciskiem. Możemy wyciągnąć wtyczkę ze źródła zasilania. Automatycznie gaśnie podświetlenie ekranu w celu obniżenia zużycia akumulatora, żeby mógł więcej wytrzymać. Tu jest w procentach podany poziom załadowania akumulatora. W każdej chwili urządzenie możemy podłączyć z powrotem do źródła zasilania i wykonywać schudzenie podczas podłączonego urządzenia do źródła zasilania. W tym celu albo uruchamiamy agregat, albo wkładamy tutaj.
nagrania i wciskamy przycisk start. Urządzenie w tym momencie pracuje ze starego źródła zasilania. Po zakończonym studzeniu urządzenie będzie nas pytało o wartość wypływki, gdzie podajemy tą wartość wypływki przyciskami plus, minus i zatwierdzamy wprowadzoną wartość wypływki. Urządzenie samoczynnie obniży ciśnienie w układzie hydraulicznym, dzięki czemu będziemy mogli zdemontować rury zgrzane z sali UMS 315. Następnie możemy przystąpić do kolejnego zgrzania.